Siemanaczko, cześć, z tej strony Gierek 82. Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z kopania naszego basenu świątecznego. Buddy jak zwykle w koparce. Siemanaczko. Kopie, tak. Tu prądowy, prądowa właściwie. Dajcie. Pokażę wam naszą rudą blondynę. Czy dam tą rudą blondynę, ty kurwa. Ty. Ej, kurwa. Ja, ty. Rudy, znalazłem na łące, jak bzykał zające. Ty, jaj, trzeba Badiego zgłosić do Mam Talent, czy do jakiegoś takiego innego, podobnego programu, nie? Tak, kopiemy. Będzie się kłaniał nisko. Kłaniał się nisko po same... Kłaniał się czule po same kule. Na scenę, yeah. Jak wyjdziesz, kurwa, nie. Co pan nam dzisiaj przedstawi? Jaki talent? Bez talencie. Okej. Właśnie. I zaraz nacisnął złoty guzik. Ale mam dobrą herbatkę, tylko że zimną. Weź te umijaki, nie zostawię tak umijak, no. To nie są umijaki, ty się nie znasz. No to tam dulda już, nie? To są podwodne przeszkody typu chude ziemia. Jakbyś chciał tam 10 metrów do góry, nie da się, tam ciężarówka już czeka. Dobra, czerwona? No. Dojadę, pędzę. A gdzie ona? No na żwirowni jest. Już na żwirowni? Ale zgadnij której. No, zgadnij której, no. Okej, okay, to jadę do tej drugiej. E, co ty mnie kuwa trącasz, ej, halo? Eter wysypał po ten rzecz wysypał. Ty, ale wysypywałem do łyty. Dziurawą w dom masz. Nie. No, wysypał po ten, nie? Dziurawą łykę, tak, dziurawą wywrotką. Sypiesz pod spodem, no. Weźmiesz turki, bo się muszę ten przenieść. Bo miejsce jest zablokowane na reset i mnie do bazy wyrzuci. O cie, chudy byk. Co tam się dzieje, panowie? Co tam chodzi za kamienie? Nie wysypuj, ty kuwa kurki z piasku robisz. Będę robił ten nowoczesny zamek dla dzieci. Teraz nie wyjedzie, bo się zablokował wyjazd. Jebu, fajna noga. Weź to zgarnij. Zaraz przyjadę, zobaczę, co oni tam cudują. Weź to zgarnij, żeby nie widział. Kurwa. I tak zobaczę. Będę widział, gdzie świeża ziemia była ruszana. Weź to zgarnij, bo to wstyd, kurwa, no. A ty nie kop dziury obok, tylko zgarnij tą górkę, no. Czekaj, daj mu trafić. O, coś tam, a kurwa kit. Ty, to chyba z kamieniem. Nie podjeżdżaj. Ależ teraz się zgarnął? A ja. Dobra, wyjeżdżaj. Że dziurę wysypy, żeś wykopała, nie? Nie będzie widział. Na pewno. Tak, koparką zasłonisz. Jebut, fajna noga. Powiedzieli, nie będzie widział, nie? Ja to zobaczę. No, odcinki u Badiego będą w maju, więc się nie przejmuj. Bo niedawno to był ten z tym ten prima prirajesowy. Ty, a co tu stoi, pa? Co tu jest? Gdzie? Ty, no coś mnie zaczepia, ale nie wiem co. Pokaż. Tu, no tu nie mogłem przejechać. Nie widziałem. O, zo, widziałeś? Dźwig ci blokuje. Gdzie dźwig? Do dźwiga to jeszcze 5 km, chłop. No właśnie nie, on jest obok buty ci zaczepia. Gdzie? Jak u mnie to on jest daleko nad tym. Bez kasku nie możesz. O, teraz jak wsiadłeś. O kurde, teraz jak wsiadłeś to się obniżył, no. A u mnie był na górze. No bo hak jest ucięty, nie? O, a teraz hak u ciebie jest do góry nogami w ogóle, nie? No bo to tak był właśnie w poprzednim odcinku tam. A koniec, no, jak coś tam się działo. Bez kasku nie możesz. No,
20 metrów jest. Ty, a tu, ej, rury zgubione za tym. Ja, to jest 25 na tej, ty, gdzie jedziesz? Na razie tylko rozgrzewam silnik na razie. A, dobrze, przepraszam. Ty, a za tym są rury. Gdzie? Tam, z boku. To nie jest, rury za, tylko... Za płotem, tylko rury. Kulki tam, darnie jest. Nie, za płotem, nie na przyczepie. Panie kierowniku, uprzejmie donoszę, że to ten, prądowa wyniosła. To za płotem to nie widzę, to betoniarka i łopata dla Andrzeja. Nie, tu za płotem, za, jak masz moją ciężarówkę, widzisz? A tam, a skąd tam się wzięły? A no właśnie, dobre pytanie, skąd tam się wzięły rury? Który już tam chce puścić na lewo? W Abadi, nie? Uprzejmie donoszę, że prądowa. Tak. Ja tu siedzę w ciężarówce cały czas. Już na lewo któryś chce, już za płotem zostają. Ty tam kurwa po tych dziurach tam i tak dalej, nie? Ty podjedź bliżej, Jerry. To ty podjedź bliżej. Nie mogę. Możesz. Jeszcze możesz podjechać bliżej, żebyś miał swobodny obrót. Gdzie mnie trącił, ty? Poleciał do basenu. Padłem do dziury. To jak zwykle. Zobaczcie, moi drodzy, co oni robią. Dlatego oni z zakładu robią, pogrzebowego cię wyrzucili, bo żeś ciągle wpadł w dziury. No. Bo żeś na lewo sprzedawał, tak? Wyrzucał to nieco za płot. No. Jasny gwint. Tutaj jak opowiem wam kawał, bym się teraz przypomniał, nie? O tym narciarzu, że? Nie. Pozdrowienia za Pereza. Idzie gościu przez cmentarz, nie? Jeden dzień. Patrzy, jakiś tam chuj. Gościu, wiesz, panienkę nie ma, nie? No ale przeszedł sobie, co to jego obchodzi, nie? Ale tak przez cały tydzień, kurde, chodzi przez ten cmentarz i tak co chwilę patrzy, że tam ten gościu w każdym innym miejscu. Codziennie panienkę, wiesz, łoi, nie? No i któregoś dnia tak idzie, kurde, tak widzi znowu tych gości tamtego, nie? Trzaska, nie? Tak wychodzi, panie, daj trochę. On tak się na niego patrzy. No masz tam łopatę, wykop sobie. Za nie mówiłem. No. Wyciszyłeś go, tak? Za nie mówiłem. Teraz się zastanawiam, czy wszystkich łopat nie wyrzucić z placu budowy. Andrzejowi daj. Słuchaj, mamy koparkę, żeby wykopać. No. To od razu hurtem po 5 sztuk, tak? No to wszystkie, nie? Ja nie mogę. Dobra, kopta. Bo czas goni nas, nie? Czas goni. I mierzamy tak zbudować, a nie jakieś takie małe zleconka, kuźwa na jeden odcinek, co to. By trzeba było coś takiego większego, nie? No to kupujemy, tak. Panie, teraz. A wiesz, dlaczego my takie małe zlecanka teraz bierzemy, nie? Żeby ci 5,5 pilona nie zginęli, kurwa. No, widzisz? Uczysz się. Spoko, małe kwoty też znikną. No. Co ty robisz? Gdzie ty jedziesz? Po co ty tam jedziesz? Nie w tą stronę jedziesz, ty. Jadę dobrze. A jak załadujesz mnie? Ty podjedziesz. Oczyś teren budowy, jej. Stój. Ufala ojczyzny. Ile ci tam brakuje? 4 metry. Jak dobrze dwa razy. Dobrze dwa razy chwycisz, to będzie wszystko. Tylko po 100%, a nie po jakieś 20. No. Na 100% powiem, nie wiem ile ta łódka ma. Ty masz dziurę w łyżce. 2 metry. No to duża ta łyżka. No panda się pojawił, chyba przestał grać. Albo poszedł jaja umyć. O Wielkanocy. Dobra, pełny. Wyśmienity majster, odblokowałeś nowy obszar budowlany w śródmieście. Wyśmienity.
To znowu kopanie? Jebu twoja noga. Ostatnie już na dzisiaj. Ale już część mamy wykopane. Łoje! Ja latam! On lata! Nowego nic nie powiedziały. Wrotka mi się zepsuła. To już napraw. To ją napraw, żeby Bora była naprawiona. A ja pojadę ziemię sprzedać. Czy jedzie ktoś tutaj? No elektryk, ja jestem pełny, o co ci chodzi? Kop tam, syp na tą burtówkę. A nie da się chyba, czy się da? Ty, a weź zobacz, czy się da na burtówkę wysypać ziemię. A jak ją wysypiesz? No, przechyluszkę. To tam nie ma znaczenia, jak wysypiesz, tylko zobaczysz, się zanasypa. No, że się kurwa, że za nisko widną. To tak nisko są. Liczmy się, przesuń się trochę, się przesuń się trochę. To w dziurę mam wjechać? No. Dobrze ci idzie. No kop dalej, jak dobrze ci idzie. Co taka cisza nastała? Co to się stanęło się? A nie wysypuj poza ciężarówkę, no co za dzwon. Prądowa cycki mi pokazuje. I ty się nie możesz skupić, tak? No. Sprzedaj. I nie wiem, czy trzymasz drążek, czy co innego. Najlepiej trzymaj dwa drążki. No. Swój i mój. To żeś mu teraz powiedział. Swój i mój, nie wierzę normalnie. Jeszcze kim, ja, kim ja tu gram? Nie, nie, ja bym ja mojego teraz, nie dał. Teraz uciekał przed Legią. No. Też. A ty go goniłeś. Basement. I proszę bardzo, 4000 wpadły. Znowu? No, za ziemię. Ociarka będzie orka, uzbiera się miarka. Tak, mu, tak te, mu tam te pieniądze wzięli. Zaraz zobaczymy, ile on tam ma. Ja ci mogę powiedzieć, ile on ma. 313 tysięcy ma. A miał 5 milionów, kto by pomyślał? A Jerry ile ma pieniądzorów? 2 miliony 700! Zapraszamy, żeby mu zajebać. To poczekaj, daj dobić do piątki chyba, co? Nie, po co? Tak, żeby do równego było. Nie możesz być nazywany tak samo jak ja, 5,5. Ty będziesz 2,5. No. Nie, no to ja mogę być 10,5, no. Nie. Ta. Jest tak od twojego rozmiaru. 2,5 ci starczy. Tak, i to i tak jest jeszcze za dużo. W metrach. Chciałbyś? Za... Chyba nie. Bo musiał się owijać jak szlikiem na zimę. Byś mówił wszystkim, że to jest magiczna lina. No, łącz boa, dusiciel. Przygotowuję się do duszenia. Ja nie mogę. O, jakaś wywrotka jedzie, jak widzę, jak za pos, je but w płot, nie? Gdzie? Nie widziałeś nic. Widziałem, to się wszystko nagrało. Przy dupcy u mnie.
później, że to my rozwalamy sprzęt. No. Niszczymy. No. A co, nie? Dbać. Prawda? A, prawda jest właśnie taka. Patrz, a ten wysypuje, nie? No. I nie wiadomo, gdzie ta ziemia idzie, nie? No. Bo to co za ruda menda, no zawsze musi wszystkich podpieprzyć. Ja nie wiem. Już to widać, nie? To trzeba podpieprzać. Napiszcie w komentarzu tę minutę i sekundę, gdzie kiedy Buddy wysypuje poza ciężarówkę, nie? To wam miejsca braknie. Będzie to 5 sekund, tak? No. To już wystarczy, już nie musisz podjeżdżać, to już ostatnie kopalnie, już jest koniec. Jeszcze machnie 3 razy, 4 razy łyżką i gotowe. Ja, trochę taki dziwny ten basen, cośik, nie? No. Tu jakaś dziura, tu coś tam, tu też dziura. Bo ty się nie znasz, bo to jest typowy wschodni. Takiego mamy kowalkowego, nie? Ile tam ci jeszcze ten elektryków? To wysyp już do końca i koniec, no. Do pełna brakuje. Przez dwie, jeszcze ten jest, mam dopiero 5 metrów. Reszta to kamienie. Jeszcze raz łyżką machniesz i będzie koniec etapu. Akurat będzie koniec. No. Gitara. Wywrotki, ciężarówka z wywrotką, ciągnik, coś tam, coś tam. Do mnie ładujesz, czy nie ładujesz? No nie ładujesz, bo po co? Koniec. Wyjechać. Tamte twoje te śmiglasy, czy to tam było i te. Wsadzonki ze sklepu. No są. I dwie rury. Ty jedziesz ten, odstawiasz od razu elektryk? Jadę do wysypać na razie do żwirowni. A potem na firmę, co? Czy to jak tam? Nie, na firmę, no. Zostaw to pełne, bo może trzeba będzie, to nie będzie kupywać już, nie? A że ziemię? No ziemię, no. To jadę na firmę, no to oj, auć. To był zły nawrót. To co, muszę GPS-a zaznaczyć, nie? Nie inaczej. Gdzie tu ten siedziba firmy jest tutaj, a to mam przez żwirownię jechać, bo ty... Co, zły dotyk boli całe życie elektryka. No. Dlatego uważaj, nie? Te 5 milionów, jak cię jebło, to... To będzie odczuwalne jeszcze przez ładnych parę lat. No. Jeszcze przez cały sezon trzeci skonstruowana. Zapisały się na kartach historii, nie? No, on się zapisze na kartach historii. Panda da ci 10 baniek, żebyś nie płakał. Kurwa. Ale panda nie, sam... Nie, fajna uda. Jeszcze musimy most wykopać, nie? Bo tutaj nie ma mostu. Trzeba wybudować, no. Jeszcze zakład pogrzebowy. No. Akwarium. Budę dla psa. Co tam mam ten? Wrzucić rury odpływowe też? Też. Rury odpływowe śmiglasy. Chyba nie... To ty rury chcecie, czy nie chcecie? Się decydujcie. Chcemy. Dwie rury, czy tam trzy, czy tam ileś.
Gdy spotkam się, zakręcę. Co z nami będzie? Rury i co tam jeszcze miało być? Darnie? Śmiglasy. Wiewrotka się wywróciła, no nie wierzę. Jebut, fajna noga. Tylko nie wiem co jest co, bo kupiłem parę rzeczy tam, wiesz, tam na zapas i nie wiem teraz co jest co tam. Czyli wszystko. No właśnie. Wszystko. Porozrzucaliście, jebut, fajna noga. Widzę, że jest cement gratis, emulsja. Ty, no i pa, to nie ta sadzonka, kurde. Pierdzie. Ej, a ty kupiłeś śmiglaki? Kupiłem. Ale kupiłem parę innych rzeczy, żebyście nie wiedzieli, co jest co teraz. Co za chłop, nie? To ty nie wiesz, jak śmiglaki wyglądają. A ty wiesz? Nie wiem. No właśnie. Śmiglaków jest kupionych dwa, a reszta jest po jednym, tych co nie potrzeba. Śmiguliczki. Jebać, nie ważę co to jest. Co mówiłeś? Dobra, nie ważę co to jest. Coś tam tych jest po jednym, no. To musi być to. Śnieguliczka to jest jedna, dwie są. Albo trzy. Kurde, to nie to. Ja pierdzie. Tu masz na rogu chyba to jest to ten te to nie, jak to powiesz. Nie. Słuchaj, elektryka to będzie zimie ciapka fajnie. To. Jeb na podjego rzucił, jeb twoje noga. To chyba to jest to, nie? Co to takie dziwne? Bezpieczeństwo, higiena pracy. Bo tego jest dwa, to chyba to będzie. Chyba że kupiłem po jednej śmiglasówkach, ale. Śnieguliczki. Powtórz. Tam tym hakiem macha je, bute. To też nie to. To też nie to. Kurde. Nakupywał ale, a teraz ja mam pytanie, czy ty na pewno kupiłeś? Kupiłem. Znając życie to nie. Wezmę HDS-a i kupię. Czekaj, czy to HDS jest żwawy. Nic nie kupuj. Nie jadę kupić. Jakaś szkoła ogrodnicza, wieś. Ja mówiłem ci, żebyś dziecka ze śmigiełkiem do sklepu nie puszczał. Ja. Dam ci lizaka, chłopczyku, i śmigiełko już mu zaczęło mocniej. Działa czy nie? Nie wiem, czekaj, bo nie mogę trafić. A to już było czy nie było? Podobno, oj kurde. Oj! Działa czy nie działa? Nie. Nie działa, ty. Ty nie kupiłeś w ogóle żadnych, kurde. Już ci ładuję, spokojnie. A kupiłem tylko dwie. Pytanie, czy kupiłeś na pewno te, które potrzebne są? Śnieguliczki są tylko, śniegu lasy są jedne. Są tylko jedne i tak kupił to, co nie trzeba. Wszystko się przyda. Sprzedamy potem na ale drogo. Trochę kultury. Ej, chyba znalazłem. Oj, albo i nie.
To co sprawdziłeś, to wyrzuć na naczepę, nie? No, ale też musiałbym wszystko przerzucać od nowa. Weź tutaj tą jedną skrzynkę taką tu z samego rogu. Ta już była sprawdzana. Darni na pieprzu. Ty, a ta tutaj? Ja też było sprawdzane. On tego nie kupi, co potrzeba. Bym powiedział tak brzydko mongą, ale to bym obraził te niektóre osoby. Już proszę pana, jadę. Znaczy to jedno musiałem kupić tak czy siak, bo przecież zaznaczyłem wszystkie, więc gdzieś tam jedna śnieguliczka chyba jest, ale nie wiem, która. Zaznaczyłem wszystkie, nie wierzę, ty. Co za chłop. Nie było tego dużo, nie? Nie, wcale. To zaznaczyłem wszystkie, ale oprócz śnieguliczki. No bo kupiłem śmiglasa, no. Jedzie, zobaczymy jak to wygląda. Możesz porównać, ja wiem. Ty, no to są, to dobrze wady mówiłeś, to no. No to mówiłem, że kupione jest to, co wy mnie za ciura robicie. I pan, kupujecie na miary. A nie? Odbezpieczaj ładunek. Kupujecie na miary. No, to jeden odbezpiecza, drugi zabezpiecza, no to się zdecydujcie. To dobrze kupiłem, kurwa, co mnie za ciula robicie, jak Zorro, no. A które to by te śnieguliczki? Tam ostatnie są, jest. Tutaj na naczepie są. Ale była sprawdzana i co, i nie działało. No bo to... Te szkółki... No, nie działa, kurwa, no. Może jedna nie to. Zrobisz reset do bazy, to będziemy potem szukać, kurwa, nie? Ja będę szukać, co jest co, tak? No. Będziemy znowu załadować cały ten. Będziemy ładować wszystko i potem jak potrzeba jakieś tam te sadzonki, to będziemy wszystko stować potem. Potrzebne będą w ogóle, nie? Połowy wracał, nie? Wysypała się ziemia. Nic się nie wysypało, dobrze jest. Ten jak rzucił, to nie. Teraz trzeba tylko zebrać jeszcze darni trochę. Co to tam? To brygadzista. Tak szybko? No. Wydział budownictwa przejął obiekt do użytku. Udało się, Buddy. Dobra robota. Dzięki. Ten projekt wymaga ogromnego nakładu pracy tylko przez Buddy'ego. Bardzo się cieszę, że wszystko poszło zgodnie z planem. Może będziemy popływać, popływać kilka długości basenu. Dobrze, dobrze ci zrobi. Chcesz powiedzieć, że jesteś... Chcesz powiedzieć, że prądowa jest gruba? Tak. Nie wygląda zbyt świetnie. Jest ugryziona zębem czasu. Dobra, spada już. Duży żura samobieżny oczyścić. Buddy trzeba oczyścić. No dawaj tego psa. Buddy, weź tego HDS-a, wyjedź tym HDS-em. Prądowa jak zwykle narobi ku desyfu. Zostawi. Brygadzista weź. Gratuluję prądowa, ładnie tą poparkę wyjechała. Może jeszcze zabezpieczę ładunku. Zabezpieczone. Proszę bardzo, jak ryba w wodzie, 25 tysięcy cebulionów. Podliczenie miesięczne, 400 tysięcy dolców cebulionów. No i tak nie dostała tyle co trzeba. No bo to na wszystkich jest, nie, ty masz najmniej, możesz najmniej zrobić dzisiaj. ty masz najmniej, do 5,5 miliona to jeszcze daleko, nie? ale ja myślałem, że tu będzie jakiś budynek fajny, kurde, czy coś, a to... Odkryty basen. Ty, ale w końcu elektryk zjeżdżalni ci zrobiliśmy. Ani kuźwa, nawet żeś tu nawet jednej cegły nie postawił, tak tu miał być budynek, kuźwa. Chodź się umyjesz w końcu. Jerry, czemu poszłeś do żeńskiej przebieralni? A znajdziecie mnie?
No. Tu jesteś w siatce. Ole jaja. Ale zobacz, jaka skocznia jest. Kurde, nie ma. Ja zobacz, ale ja weszłem tutaj w drzwi. W drzwi wlazłeś? No, nie powiem. Podglądać? No, jak to w które? W te. Ale ty gruby jesteś, bo się we dwóch nie mieścimy. Chodź, chodź się podotykamy, zobaczymy twoją miarkę. Ty, ciekawa, czy na tą skocznię. Dalej nie można. Nie, nie można. Ty, a tu są te maski gazowe rozdają. Elektryk, tu jest dla ciebie basen taki ogrodzony, jak będziesz się czuł jak w zoo, chodź tu. A, to nie idę. No chodź. Ty, o, tutaj, ja tam... o, zakład szczepień widzę, zrobiliśmy. Maseczki rozdają. A czemu tu pisze Caritas? Nie wiem, a zobacz, a tutaj maski gazowe dają, nie? Jakbyś chciał. Widzisz? Nie, to podobizna elektryka jest. Weź tam, to weź tam jakieś zleconko następne, że coś. No zobaczymy, coś ze specjalnych, czy coś z niespecjalnych? Niespecjalnych to my mamy takie coś na bogato, czy nie? Czy nie na bogato? Ostatnio, nie? Możemy teraz jeszcze, o, ciężki transport, te. Wiatraka, możemy turbinę wiatrową. Patrz, jest nowy most, panie kolego. Jest o. Nowy most. Dawaj nie, wiatraka nowego mo- jeszcze w tym odcinku przetransportujemy. Nowego mosta nie, postawimy, wiecie co, postawimy te. Wieże postawimy. Sygnałowe. Cześć, dobry gadzisty, tylko gdzie on jest? Jak zwykle gdzieś jeło. No, pewnie na siedzibie. Elektryk, jesteś na siedzibie firmy? Ja jestem. Nie, odwożę koparkę, tylko że się nie zmieściłem pod mostem. Ale nie ma go tutaj. Bo ktoś łyżki nie złożył. Ale to ja biorę pitola już, nie? Dobra, wiesz co chcesz? Tylko idź z tego, z brygadzistą pogadaj. Ktoś no, łyżki nie opuścił i się pod mostem nie mogę zmieścić. No to jak zwykle. A kto był koparkowym dzisiaj i wczoraj i tydzień temu? Rudy. Rudy. Rudy pies chyba. Zwał jak zwał, uważa, że rdzawy. Henso przykręca. Idź gadaj tam. Zabawki do podłogi chyba. Tym łopem idź gadaj. Jadę, już jadę, panie. Jakim łopem od razu? Mię łop. O nie? Stefan. Mongole. Aha. Oczywiście ja nie. Ja to wieże z tego co ja pamiętam to były chyba w hucie, nie? Nie, wieże są tutaj już, koło brygadzisty. Widzę leży. Leżą wieże? Wieże, wygląda jak udę szczykawka. Czołem, Pit, co masz dla nas dziś? W Fischen Okońburgu rozpoczyna działalność nowa firma. Telekomunikacyjna. Planują zbudować nową super szybką sieć telefonii komórkową Okoń 15 dla miasta i okolicy. Naszym zadaniem jest przetransportowanie i ustawienie wieży w różnych miejscach. No, brzmi całkiem ciekawie. Zabierajmy się do roboty. Przetransportuj 15 wieży. To już tamten. Jest, tutaj. Dźwig proszę, sztuk jeden no, i... Dźwig jadę. I ten, transporter. Bierz tam ciężarówkę. I... Ja jeszcze z koparką wracam z poprzedniego zlecenia. O, ale ciężarówek jest więcej. A widzę cię. Jesteś przede mną. Czekaj, ja ci się tutaj ładnie... Poczekajcie. No czekamy. No pewnie, no. Jestem na kupie. Oj. Tu masz na hucie nawet jakieś zlecenia, nie? Czy tam coś tam jest? To ja tu ładnie się już ustawię. Gdzie wy jesteście? Ja jestem za tobą. Jak za mną, kurwa? No za tobą, ja na hutę wjeżdżam dopiero. Co? No dopiero na hutę wjeżdżam. Chociaż na hucie nie trzeba nic tam zrobić. No ale jadę za tobą, no.
A ty źle pojechałeś, ty Miatek. Dobrze, jadę tędy. Nie, źle pojechałeś. Bo co ci tam koparka? Przez most trzeba przejechać. Kurwa, to mnie... Kurwa, te GPS-y, kurwa. Bo on cię prowadzi na... gdzie masz ten. No właśnie. Do zadania cię prowadzi. A tam się koparka nie przyda? Nie, koparka raczej nie, dźwig się przyda. Aha. A jak koparką też można dźwignąć, nie? Tylko nie można. Tak wysoko, no. A tu auta znikają. Ty masz magię w sobie normalnie, jak ci auta znikają. Jesteś magiczny. Magiczny. Ja wiem, fajna uga. Nie przeczytałem opisu, oj, zahaczyłem, oj. Gdzie ty tam stoisz, Bali? Tu. Tu, powiedział mi. Tu to znaczy gdzie? A po co za mostem? Bo za most musisz przejechać jeden. No mówiłeś, że na firmie są te... No tutaj nie na naszej firmie, tylko tutaj na firmie telekomunikacyjnej. Ja pierdziele. Gdzie jest firma telekomunikacyjna? Tu gdzie ja stoję? Koło kina. Aha, to tam gdzie były te szczęki z Ostrukszona kiedyś. Nie, tak gdzie koło kina. Od naszej firmy pojedź prosto, skręć w prawo do końca, do autostrady w prawo, w lewo i w drzewo. Ty, ale to ja dźwigiem przyjechałem, a ciężarówka? No ciężarówka to ma ten, ta rdzawa prądowa przywieźć, nie? Jadę, mam koparkę na pace. Ty jak ty chcesz na koparkę załadować? No to wyciągniecie, nie? Dobrze jadę, kurwa, źle jadę. Tu muszę w lewo i w prawo. Ej, to ja ci powiem, wiesz gdzie elektryk masz jechać? Pamiętasz challenge dwóch na dwóch? Skąd silosy braliśmy? Nie, no to tutaj był... To był ten magiczny most, jak się kapuj, że jesteś pasażerem, tak jest. No i za tym mostem my są. No to widzę was, no. A, to tu było. Tu my się jeszcze śmiali. No. Ty, a po co ci jeszcze ta koparka, nie? Bo ja ją wiozę jeszcze z poprzedniego zadania. Na firmę ją odstawię. Po co na pitol? Po to, że ci blokuje tutaj przejazd dla... Bierz tą koparką i ten... No ja nie wiem, czy mogę. Możesz, możesz. Bo weź tu wykup jaką dziurę. Patrz, lampę strąci, widziałeś go? Masakra. Toś ty szuk. Mieści się? Pa już, patrz on to robi, patrz co to... Co tam się dzieje? Ja pierdykał normalnie, masakra. Co, nie umiesz ja położyć? Położyć umiem, tylko czekam aż on się podłączy, żeby nie strzelała. To w ogóle będzie pasować na tym taki, bo to jest ten, jakieś tło krzywo. Krzywo? Nie krzywo. Działa? Część ładunku jest nieprawidłowo załadowana. Ta latarnia chyba przeszkadza. Zabezpieczony jest, kurde. O nie, dobra. Musisz nie jeszcze raz poprawić. Patrz, jaka tu konstrukcja do podnoszenia jest. Nie w tą stronę, nie w tą stronę. Jeszcze. Stój! Kładź. Nie, część ładunku nie jest prawidłowo... Jak nie jest, jak już są łańcuchy zapięte? No. Co wy mnie tu ciulacie? No. Ciulają mnie. Dawaj, tutaj, prądowa musisz dać. Prowadź mnie, bo nie gdzie jechać. No, to chodź, za mną. Ty, ale poczekajcie na mnie, nie? Gdzie ty? Jak ja mam zawrócić tam, no to pojedę drugim mostem, nie? Suko, chodź tu.
Ja... Jadę za tobą, elektryk. Jedziemy sami, nie? Bez tego ciula, nie? To sobie muszę zaznaczyć. Gdzie to mamy przyjechać w ogóle? Czekaj. Jedź za GPS-em. A nie mam GPS-a właśnie, to ty prowadź. Jak nie masz? Zielony, nie prosto. To jedź, no to... Pojedziemy bez niego. Ej, jak będzie koniec misji, to... To go wyrzucisz, nie będzie miał pieniądzorów, kurwa. I se zarobimy sami na to zlecenie. A i tutaj wy... Lewo. Lewo. Na czerwonym przejechałeś. Nieprawda. 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 Jedź, buddy, jedź. Jadę. Ktoś na czerwonym przejechał, nie? Ja mogę. To nie ty. Bo ja ty jestem pojazdem z przywilejami, jak sok. Tak. Tunel życia mi robią. Wioza El Presidente. Uwaga, będziemy skręcać w prawo. Do kina, no. Ja mam tylko 50 na godzinę, pału. Ale pa, się... Pa, on tak samo te poleciał. Tam... Mikołki zrobił, nie? Nie, but fajna. Ktoś mnie pyknie delikatnie? Delikatnie. Ale postawiony. Weź trąć tego chama niebieskiego Goebbelsa. Tak, elektryk, bo ja się tu dźwigiem nie mogę złamać. Bo nastawiali tych słupów, znaków. To masz. A ty jako pitel powinieneś, kurde, obcinać te znaki, żebyśmy się mieścili w zakresie. No to obcięłem jednego już, nie? Z Orlenu, tu masz stację benzynową. Tak, Orlen. Na Orlenie się nie tankuje, ty. Bo to pisowska... Jaka? Pizdowska stacja. No jedź, bo cię staranuję zaraz. Ale się kuźwa kłaniałeś nisko się w poprzednim odcinku. Tu będziesz stawiał. No na kino będę stawiał, blokuj ich wszystkich dziadów. Gdzie masz te kino w końcu? No tu jak to gdzie masz kino? No nie wiem gdzie masz kino. Najpierw trzeba zrzucić o tam o... Tam do tego... A później stamtąd do kina. To zablokowałem tą drogę. To wyjechał kudes za kina, no co za... Odbezpiecz tego dzbana. Już odbezpieczać. A nie lubisz ten z zabezpieczeniami? Nie. Wadzisz bez? Bez. Jednak to ty Opralnie. Jesteś Harpagan. A jakie firmy grają? Tanki. Tak, Clown 15. Ty, zobacz, elektryka nawet na zdjęcie wzięli. No bo to nie wiedziałeś, że to jest nasza ta budowlana aktoreczka? O, Construction. Site Electrico. Ten to wrzucił, nie? Coming. Działa, coming działa. Soon. Teraz muszę to zabrać za łeb i zrzucić na górę. To z dobrej strony chwycić, nie? No tam gdzie jest kula, nie? Żeby nie było jak jak Buddy z tymi słupami na stadionie, nie? Że łapał z drugiej strony. Bo on miał gdzie indziej kulę. I potem kulki nie widział, kurwa, nie? Bo łapał z drugiej strony. Ja. Długie masz to, żeby ten, do tego. Długie to dopiero to będzie. No. Dawaj śmiało. No, grup, zapraszamy do grupy Ziemni sobie. No, na Instagramie. Dawaj obiecane te 300 baniek. Jerry sobie stawia tę telewizję kablową. 5G, no. Zielone masz. Inaczej. Stacja. Proszę bardzo, byk. To wygląda z brygadzistą. O, słupków stoi. Gdzie wsiadasz? Z brygadzistą gadaj, ciulu. Idę co. O ja. Gotowe.
Pierwsza już mi stoi, rewelacyjnie, ale to dopiero pierwsza z wielu. Jestem ciekawy, jak dobrą będą mieli zasięga. A coś by tam auto mnie tam czerwone trąca, je? Był fajna noga. Ej, a tych nie było więcej właśnie tych słupów? Chyba było więcej. Tylko to jest chyba każdy zadanie chyba jest osobnym tym, nie? No, a jest, proszę, nowy, proszę bardzo, jest nowy, z fabryki na dach budynku, wieża z fabryki. Ale to już, moi drodzy, chyba nie będziemy sobie, zrobimy to kiedy indziej. Dzisiaj tylko jeszcze dojedziemy do firmy, zbijemy maszynę. I będziemy kończyć powoli. To przez tamę możemy przejechać, no to... Do firmy przez tamę, nie no, super. Pomysł idealny. To wyjedźcie przez tamę, a ja pojadę tędy. Nie znasz się na żartach? No to był taki joke sytuacyjny, tak? Okej. Okay. Mikrofon sprawdziłeś, czy działa w ogóle? Ty, ja mam, właśnie, ale jak mam, jaja. Jak mam oglądać ten u Badiego filmy, to już dziękuję. Dlaczego? Bo nie, bo nic nie słychać. Jak to nic nie słychać? Bo nie, nie, bo ty nie słuchasz, tylko kurde gadasz. No. Więcej odcinków u Badiego nie będę oglądał. Masz oglądać. Mnie to nie obchodzi. Nie będę oglądał, bo tam nic nie, tam nic nie ciekawego. Tylko jego słychać, a reszta wyciszona. Dobra, ja już na firmie jestem. Bo u mnie jest w języku chińskim, myślisz, to te, wiesz, napisy czy coś. DLC, musisz DLC no. Zakupić. Ty, wszyscy jakoś nie narzekają. Mówią, że ten. Że słychać. Tylko ty, kiedy masz. W końcu włącz słuchawki, a nie kiedy nałożysz słuchawki i nie podłączysz do tego, do gniazda i myślisz, że będziesz słuchać. Nie masz słuchawek, mówisz, że nie słychać. Nie włączysz monitora, mówisz, że nie widać. No. Ty to w ogóle jesteś jakiś element społeczeństwa. No. Odwrotowiec, nie? Tak. Nic nie widzę, nic nie słyszę. Jeszcze parkuję na dachu. Tak. Nigdy wysoki sądzie nie ruchałem. Zawsze to nie robili, to mnie, nie? Tak, wysoki sądzie przysięgam, mówiła, że ma tylko 16 lat. O. Coś się to obróciło. No, zepsułeś. Masakra z wami. Z wami to jest masakra, pany. Oddawaj teraz 3,5 miliona. Tak jest. Po co ci? Ty, my też mamy swoją wieżę, nie? 13H. Tak jest, stoi. Piękna, białe, cudowna, białe amerykańska. Białe kaski, laski. Chodź się teraz te ładnie rączkami stykniemy. O. No chodź. Chodź za rączkę. Do linii? Do linii? A to się kręci jak smorody, kurde. Niech jeden... jak wróbeczki. Kurde, niech jeden stanie, a reszta się dopasuje, a nie będziecie... O, pa się obróci, już go miałem, no. O. Za rączkę. Proszę bardzo. Dawaj w sam bliża, z nią pojedziemy. Ty z przodu, ja od tyłu. Bardziej ty miałeś za rączkę złapać, a nie za fujarkę. No. Ja sprawdzam, czy ten... Za tą wieżę. Zaraz poczuję prawdziwego węgorza, kurwa. Ty, ale usta ma wymalowane. Ty, i brodę ma nawet. No taki ciemny pod brodą. Taka koncita, taka polska koncita wurs. Ja, dobra, wiecie co? Trzymajcie się do następnego. Na razie. Się nisko. No nie robię. Po same blizisko. Kłaniam się czule, po same kule.